Cześć. Widzicie przed sobą duże pudło i napis ESU. Widzicie przez okienko, co jest w środku. Pytaliście mnie w komentarzach, czy sobie kupię lokomotywę. Odpowiedziałem, że tak. Nie wiedziałem, kiedy to nastąpi. Liczyłem na to, że może troszeczkę zejdą z ceną tych lokomotyw w sklepach, jednakże chyba płonne byłyby moje nadzieje. Produkty firmy ESU są wydawane w stosunkowo niskich nakładach i pomimo tego, że drogie, to jednak dosyć szybko się rozchodzą. Dobrze, o czym mówimy? Oczywiście mówimy o modelu lokomotywy klas 66, tutaj określony jako klas 77. Klas 77 Freightliner Poland 66001, określony na epokę szóstą, przy czym niestety stan pojazdu jest na około 2013 rok. Dlaczego niestety? No dlatego, że jak ja spotkałem tą lokomotywę na torach, a spotkałem ją jakieś 2 lata temu, to wyglądała zgoła inaczej i nosiła na pewno dumne miano Willego Branta. Być może, nie wiem od kiedy nosiła to miano, być może jeszcze i tu na tym modelu będzie to określone, zaraz się przekonamy, no bo jak wiemy, Willy Brandt był, zdaje się, pierwszym kanclerzem powojennej Republiki Federalnej Niemiec. Dobrze, otwieramy. Jak to ESU? Czyli tutaj mamy takie plastikowe coś, taką wolutę, którą widzicie pod światło już jest wytarta, ale w jakiś sposób zabezpiecza bardzo gustowne i konkretne pudełko, więc niech będzie. Pudełko jest duże. Mnie to akurat średnio cieszy, bo zajmuje dużo miejsca, gdzie to wszystko mam ustawiać, no ale niech będzie. Wiem, że coś jest kosztem czegoś, a tak naprawdę ono jest duże. O, ciężko mi wyjąć z tego powodu, że oj, zaraz, ci z was, co widzieli moją prezentację Ludmiły, to wiedzą dlaczego. O, zdejmujemy piękną gąbkę i już macie odpowiedź, dlaczego to jest duże. Dlatego, że trzyma tutaj na takim właśnie stojaku lokomotywę. Zobaczcie, ta lokomotywa jest tutaj przykręcona. Mogę ją sobie swobodnie odwrócić, mogę trzymać, obracać w każdą stronę. I tak też będę sobie z nią poczyniał. Od razu mam odpowiedź na jedno z moich pytań. Willy Brandt. Widzicie ten napis tutaj na kabinie maszynisty? Dokładnie tak ta lokomotywa ma w chwili obecnej. Natomiast tutaj to logo BAK i adres strony www.basalt.de jednoznacznie nam odpowiadają, dlaczego firma ESU tą lokomotywę zrobiła właśnie w stanie na 2013 rok. No dlaczego? No po to, żeby kupili ją Niemcy. O ile kojarzę, to tego napisu wtedy, kiedy widziałem tą lokomotywę, to nie było, ale może się mylę, zweryfikuję to już wkrótce. Dobrze, to trzeba by było obejrzeć tą lokomotywę, jak jest wykonana. ESU kosztuje bardzo dużo, wykonana jest porządnie, z metalu, więc należy sprawdzić, czy tak na pewno jest. W przypadku Ludmiły wcale tak idealnie nie było. Tu dach sobie obejrzałem, jest ok. Druga strona. Pod światło oczywiście. Powolutku. Oceniam jakość wykonania malowania. Wszystko jest ok. Jest tutaj troszeczkę pyłków na dachu, ale to są wszystko pyłki. I co? No, właśnie tak patrzę, że nie można złego słowa powiedzieć o tej lokomotywie. Jest po prostu porządnie wykonana. Na chwilę ją odłożę i spojrzymy, co mamy w pudełku. Wyjmiemy może tą gąbkę, bo coś widać, że jest pod spodem. A pod spodem mamy instrukcję Betrips Anleitung i Ersatzteilblatt, czyli spis części zamiennych. No. To mnie nie interesuje, mam nadzieję, że mnie nie będzie interesowało i to dosyć długo. Betrips Anleitung. Proszę bardzo,
historia tutaj lokomotywy. Tak to wszystko wygląda, można sobie w wolnym czasie poczytać. I instrukcja, co rzeczywiście jak należy zrobić. Ja już to wiem, bo mam Ludmiłę, natomiast zdecydowanie polecam tutaj przeczytanie tej instrukcji, jeśli pierwszy raz będziecie mieli model firmy ESU w rękach. O, proszę bardzo. Jest też tutaj pokazany, w jaki sposób zdjąć obudowę. No mnie to nie interesuje, dlatego że model ten ma już wbudowany dekoder, więc nie będę musiał go rozbierać. Co mamy w pudełku? W pudełku mamy o, takie coś. Do czego to będzie potrzebne, to zaraz zobaczycie. Części zamienne. O dalej, tutaj zgarniacze, zdaje się być może bez gniazda krótkiego sprzęgu, coś tam jeszcze, nie wiem, czy to części zamienne, czy do uzbrojenia. Barierki, też chyba do uzbrojenia, czy jako części zamienne, nie, chyba jako części zamienne, bo wydaje się, że lokomotywa ma znowu jakieś rzeczy. Tutaj pochłaniacz wilgoci i zakraplacz środka do dymnicy. Dobra, chowamy to z powrotem. I może weźmiemy się za samą lokomotywę. Klucz. I odkręcamy kluczem śrubę imbusową. Jest przekręcona w sam raz, nie za mocno, nie za lekko. Już dalej sobie poradzę palcami. Puściła. Odłożymy tu na bok śrubę. I delikatnie zdejmę sobie lokomotywę. Jeszcze zobaczcie, tu są takie dwa bolce. Te bolce dokładnie wchodzą w te otwory i to powoduje, że dzięki jednej śrubie lokomotywa się nie śliska. Co to jest? O, tutaj to coś. To jest płoza do systemu trójszynowego Marklin. I jeśli będę chciał postawić na swoich torach, to właśnie muszę użyć tego czegoś. Właśnie to rozpakowuję do wyjęcia tejże tutaj płozy. Jak to się robiło? Nie wiem, czy pamiętam. O, już poleciała bardzo szybko. O, widzicie? Akurat mi zleciała na podłogę, ale bardzo szybko sobie z tą płozą poradziłem. Wygląda ona właśnie tak. To coś spakuję sobie do tego woreczka. Gdyby kiedykolwiek przyszło mi na myśl, żeby na takim systemie pojeździć, to sobie tą płozę z powrotem zamontuję. Aczkolwiek raczej się na to nie zanosi. Na bok. Jeszcze raz. Obejrzymy sobie teraz na spokojnie podwozie. Już płoza jest demontowana, więc spokojnie będziemy sobie jeździć w systemie prądu stałego. Czoło zobaczymy. Pięknie wygląda, prawda? O, już pokazuję tutaj do kamery. Jak widzicie, przypisanie lokomotywy jest do Polski. To jest rzeczywiście lokomotywa, powiedzmy, że polska, PLFPL. No i zakładam, że tutaj pewnie troszeczkę jakichś napisów, które by z lupą trzeba było oglądać na polską, na polskie związki tej lokomotywy pokazuje. Dobrze, to lokomotywa jest rozpakowana. Już ją Wam zaprezentowałem. No i to jest tak, że wiem, że zwykle bardzo czekacie na to, jak, kiedy takie nowości, zwłaszcza jeśli to są nowości tego kalibru, postawię na tory, kiedy zobaczycie, jak to jeździ. Tym razem się ugnę, bo nie jest to rozpakowanie zwykłej stonki, Gagarina czy czegokolwiek, co u mnie na torach już wielokrotnie jeździło, tylko przynajmniej dla mnie jest to nowy model. Tym razem się ugnę i za chwilę zejdę na dół i postawię lokomotywę na tory.
Już jestem z powrotem. Zszedłem na dół do makiety, ustawiłem lokomotywę na torach, włączyłem zasilanie i jestem tuż przed zaprogramowaniem lokomotywy. Być może jest zaprogramowana, a dlaczego mówię być może? Dlatego, że z tego co widzę, to jest zaprogramowana na numer 1 i na dobrą sprawę ja też na numer 1 chciałem ją zaprogramować zgodnie z jej numerem inwentarzowym, czyli 66001. Dobrze, skoro jest, to nie mam nic do roboty. Wystarczy mi się tylko przejechać. To najpierw pierwsze kółko na sucho. Ciekawi mnie na dobrą sprawę, jak jest ułożona, jak po mojej makiecie sobie przejedzie. Przejechała gładziutko. Zatrzymuje się dosyć nagle. Stop. Dobrze. Teraz co nas interesuje, to tak naprawdę te bajery, które są związane z tym modelem, czyli za co tak naprawdę płacimy. Płacimy między innymi za tą dziurę, którą tutaj widzicie na dachu. Ta dziura, jak się domyślacie, do czegoś służy. Służy do napełnienia dymnicy. Dobrze, odkręcam sobie tutaj pojemnik ze środkiem do dymnicy. O, to jest takie coś. Kupuje się to w sklepach modelarskich. Nabieram jakąś nie za dużą ilość. I ostrożnie, żeby broń Boże nie nalać na lokomotywę, troszeczkę zakrapiam tego środka. Też nie za dużo, bo muszę go z powrotem spalić. Ostrożnie wyjmuję. Nadmiar do pojemnika. Nie chcę, żeby mi jakaś kropla tego płynu gdziekolwiek miała styczność z malaturą modelu, bo nie wiadomo, jaki to może mieć wpływ, czy się gdzieś coś nie odbarwi, zatłuści i tak dalej. Dobrze, jest zakropione. Z tego co pamiętam, to chyba pod przyciskiem F3 załączało się dymnicę, więc ja nacisnę F3 i chwilę poczekamy, zobaczymy, co się będzie działo, czy zacznie cokolwiek tutaj palić, lecieć troszkę dymu, czy nie. W międzyczasie poznamy inne funkcje cyfrowe tej lokomotywy, że światła się zmieniają, to widać, że się wyłączają, to oczywiste. Pod F1 zdaje się mieliśmy dźwięk. Zaraz zobaczę. Coś jest. Ale co to za dźwięk? Odpalenie, jak rozumiem. Przed chwilą widziałem, że coś się poruszyło w dymnicy. Bańka powietrza, która wypchnęła płyn. O, widzicie. Chciałem właśnie powiedzieć, że zaraz chyba poleci dym. Właśnie ten dym poleciał. No to cóż, damy sygnał, nie wiem jaki, nie znam się, i pojedziemy.
Kolejne funkcje. Jak widzicie, tutaj mamy podświetlenie kabiny pod funkcją F4. Strasznie hałasuje ta lokomotywa, no, totalnie mnie zagłusza. No i dymi. Śmierdzi to jak nie wiem co, no ale niech się dymi, bo ja chcę, żeby ten cały środek się wypalił do końca, żeby nic mi się z tego zbiorniczka nie wylało na model. Więc niech sobie śmierdzi. Sygnał, który słyszeliście, kiedy ruszałem, to ten. Co tu jeszcze mamy? Spróbujemy. Wyłączanie świateł, albo jakieś światło manewrowe, nie wiem. Pod F5, pod F6 nic nie widzę, żadnych zmian. Pod F7. Pod F7, nie wiem, czy tu kamerę ustawiłem. O, ustawiłem. Górne światło wyłączamy, czyli jakaś jazda na światłach manewrowych. Pod F8, nie wiem. Co jeszcze? No, model charakteryzuje się też tym, że widać imitację tak jakby iskier spod kół przy ruszaniu. Ja tego nie zauważyłem, jak ruszaliśmy. Może się źle przyglądałem. Może w ciemności da się to zobaczyć. Dobra, odjadę lokomotywą, wyłączę może ten dźwięk, albo nie, odjadę z dźwiękiem. Zobaczycie jeszcze zdjęcia tej lokomotywy i co jeszcze. No i tyle, na tym zakończę ten film. A, i uwaga, nie proście mnie o zestawianie składów z tą lokomotywą, bo ja nie mam co zestawić, nie mam do niej wagonów. Wagony są tylko wydawane jako ręczne produkcje z blaszek, bo są drogie i żeby tak naprawdę zestawić sensowny skład, to by trzeba było wydać parę tysięcy. Nie zamierzam tego robić. Z żadnymi osobowymi wagonami ta lokomotywa nie jeździła i u mnie nie pojedzie, co najwyżej z jakimiś towarowymi, ale tylko wtedy, jeśli będą prawdziwe przesłanki ku temu, że ona jeździła z czymś innym, jak tylko skład węglarek FPL. Dobrze, to odjeżdżamy.